w jednym z wątków podróżujemy przez wąwóz z Wiedźminem i nic z tego niezłowego, po prostu wchodzimy w jakąś nieckę, wchodzimy w jakąś rozpadlinę, mijamy szczelinę i nagle bum, po prostu wielki statek, wielki okręt, rozwalony okręt, który nie mamy bladego pojęcia, skąd on się tam wziął. Ale nie mamy jakiegoś takiego zgrzytu, że coś jest nie tak, że on tam nie siedzi, bo my sobie zdajemy sprawę, że sam kapitan wiedział, że on w ogóle tam nie pasuje. Każda przyzwoita saga fantasy ma swoją podróż. I nie inaczej jest z Wiedźminem 2. Geralt przemierzy przynajmniej 3 królestwa, które są całkowicie od siebie odmienne pod względem klimatu, architektury, krajobrazu. No, całkowicie różne krainy. Mamy naprawdę rozbudowane lokacje. To są przeróżne zakamarki, przeróżne miejsca, które tak naprawdę dopiero po jakimś czasie odkrywamy. To nie są miejsca, które od razu widać. Idąc wąwozem, często możemy pominąć jakieś miejsce. Idąc przy plaży, możemy nie zauważyć, że gdzieś między skałami jest jakaś szczelina, gdzie możemy się dostać. Jest to naprawdę rozbudowany świat. Przyglądamy się każdej części lokacji, do jakiej może dotrzeć gracz. Przyglądamy się każdemu miejscu i bierzemy je pod lupę, dzięki czemu osiągamy możliwie najwyższą jakość. Przykładamy dużą wagę zarówno do roślinności, jaka występuje w danych częściach lokacji, jak i do potworów i zwierząt, które zamieszkują daną część lokacji. Zmusza nas to do zwrócenia uwagi na takie elementy jak gniazda potworów, ich naturalne siedliska. W każdym świecie fantasy występują takie rzeczy jak miejsca mocy, gniazda potworów. Podobnie jest w Wiedźminie, natomiast są one w sposób wiarygodny osadzone. Pasują do tego miejsca, potwory budują gniazda w takich miejscach, w których sprawia im to w jakiś sposób korzyść, jest to wygodne, uzasadnione i logiczne. Często zmuszeni jesteśmy opracować nowe style architektoniczne dla ras obecnych w świecie Wiedźmina. Tak? Taka sytuacja miała właśnie miejsce w przypadku krasnoludów, którym w Wiedźminie 2 wybudowaliśmy ogromne miasto. Długo zastanawialiśmy się, jak sprzedać krasnoludzki klimat poprzez architekturę, wystrój wnętrz, konstrukcję całego miasteczka krasnoludzkiego. Takie ładne, okrągłe zdanka, które często trafiały się nam w dokumentach designu, które brzmiały mniej więcej tak, że krasnoludzkie wnętrza są odbiciem ich duszy. Z wierzchu nieprzystępne i w każdej chwili gotowe do bójki. Wewnątrz zaś ciepłe, oddane, przyjazne. No naprawdę długo staraliśmy się jakoś przełożyć to na konkretne modele, konkretne wnętrza. Myślę, że z sukcesem. Jest to pierwsza udana próba stworzenia architektury krasnoludzi, która być może to jest subiektywne stwierdzenie, ale może stać się tym, czym elfy tolkienowskie, które zdominowały całe fantasy i narzuciły kierunek, w jakim poszło postrzeganie po prostu tej rasy. Praca nad lokacjami w grze jest pracą bardzo satysfakcjonującą, gdyż lokacje stanowią tło całej gry i są najczęściej tym, co gracz widzi jako pierwsze i co najbardziej przemawia do jego wyobraźni i do jego zmysłu estetyki. Dodatkowo mamy tą komfortową sytuację, że technologia, którą dysponujemy, jest bardzo nowoczesna, umożliwia nam tworzenie najlepszej jakości grafiki i wierzymy głęboko, że Wiedźmin 2 będzie najlepiej wyglądającym RPG-iem 2011 roku.